Siemanoś, siemano, witam serdecznie, kolejny odcinek, ja jestem oczywiście na Palionowie, ale zanim rozpoczniemy cały odcinek i tak dalej, to ja muszę oczywiście sobie troszkę pogadać, jak co odcinek. Uwaga, sięgam po tablicę z tego powodu, że subskrypcje znowu lecą szybko. Co prawda nie tu na kanale, ale lecą bardzo szybko na kanale Filip Szybka, ponieważ robimy tam speedrun do 100 tysięcy subskrypcji. 100 tysięcy subskrypcji da mi kolejny srebrny przycisk YouTube'a, więc bardzo będę zadowolony, jeżeli uda nam się tutaj wbić 100 tysięcy. Tak samo jak na plusie by nam się udało też, żeby było spoko. Wydaje mi się, że oba te kanały dadzą radę wbić te 100 tysięcy do końca tego roku, a mam nadzieję, że kanał vlogowy, czyli kanał Filip Szybka, da radę wbić 100 tysięcy jeszcze do końca wakacji. Byłoby naprawdę mega fajnie, więc kto jeszcze nie subskrybuje tamtego kanału, serdecznie was tam zapraszam, ponieważ vlogi są dla wszystkich i vlogi mogą wszyscy oglądać, więc bardzo mi zależy na tamtych vlogach, jeżeli... jeszcze was tam nie ma, no to jest czas najwyższy, żeby tam po prostu pójść. Brakuje nam 400 subskrypcji do tego, żeby mieć 90 tysięcy, więc sprawmy, żeby może dzisiaj już te 90 tysięcy tam się znalazło. Będzie mi bardzo miło, a później lecimy z koksem aż po 100 tysięcy. No i na 100 tysięcy może jakiś special? Nic nie mówię, ja nie wiem, ja nic nie planuję na razie, ale może, jak mnie przekonacie, jak szybko to będzie szło, to czemu nie? Ale póki co nie ma co myśleć o specjalu, ponieważ jeszcze nawet nie ma 90 tysięcy, to gdzie tam do 100 tysięcy, jeszcze 10 tysięcy subów ponad, to przecież jeszcze można to wbijać z pół roku. Nieważne, dobra, widzowie, zbieramy się z tego powodu, że trzeba tutaj, że tak powiem, dopiąć swego na tym Palionowie. Nie może być taka sytuacja, że Lucyfer tutaj odwala takie dziwne akcje, tylko musimy się po prostu skupić i zrobić swoje. Dobra, ja tu wezmę sobie na dole itemy, bo sobie odłożyłem swoje i mam jakiś syf tutaj w ogóle. Gdzie są moje itemy? Czekajcie, że ja odłożyłem tutaj na tą Ej, gdzie są moje itemy? Ej. Co się dzieje? Dlaczego? Gdzie są moje itemy? Kto mi zabrał itemy? Ej, gdzie ja je odłożyłem? Nie no, ja tak tego nienawidzę, jak ja sobie wezmę gdzieś, odłożę itemy i ja później nie wiem, gdzie one są. Nie no, gdzie są itemy? Halo? Gdzie ja je odłożyłem? Nienawidzę tego, naprawdę, nienawidzę tego uczucia. Mam swoje itemy, fajne netherite'owe i ten, a teraz nagle, kurczę, zgubiłem. O, się położyłem do wyra, nie to chciałem zrobić. Dobra, nie wiem, gdzie są itemy. Albo tu może odłożyć. Czemu to jest otwarte? Zaczyna się. Czemu to jest otwarte? Dlaczego to nie działa? Dlaczego to się zwiesiło? A nie, to jest rozwalone! Ej, ktoś tu rozwalił mi blok! Dobra, no ja jestem w stanie wszystkie swoje pieniądze postawić na to, że to jest książka od Lucyfera, no po prostu na bank! Gdzie są moje rzeczy? Dlaczego mi wszystko zabiera? Witaj, kiedyś okradłeś mnie z cennych surowców, mam nadzieję, że się nie obrazisz, jak sobie zabiorę to, co moje. O, jeny. Szczerze? Spodziewałem się tego, że przyjdzie taki moment, w którym Lucyfer se po to wróci. Nie spodziewałem się, że wie o tym, tutaj, że mam schowane to wszystko, ale widocznie wiedział. Ale teraz czas najwyższy, żebym ja wykonał ruch, o którym Lucyfer nie wiedział, mam nadzieję. To jest ostatnia szansa, proszę, żeby się okazało, że Lucyfer o tym nie wiedział. Szybko muszę sobie skraftować jedną rzecz tylko. I modlę się, żeby się okazało, że tego Lucyfer nie znalazł. Błagam, proszę, tu jest skrzynka. Jeżeli ta skrzynka jest pusta, to ja jestem spłukany, nie mam nic. Nie mam nic poza chyba 30 diaksami, które pamiętam, że jeszcze włożyłem do Ender Chesta. Jeżeli tu nie ma rzeczy, jestem spłukany, nie mam nic. Dobra, skupienie. Enchantowałem to tyle czasu. Ja zamknięte oczy mam, nie wiem, czy tam wszystko jest, czy tam nie ma nic, boję się otwierać. Jest! Dobra! Mamy to! Dobra, o tej skrzynce nie wiedział, dobra, w takim razie ja, że tak powiem, cwaniak jestem, bo ja tutaj ograłem Lucyfera. Spodziewałem się, że on po to wróci, więc ja sobie od razu zrobiłem zapasowy secik tutaj moich rzeczy, że tak to ujmę. Więc odłóżmy to wszystko, bierzemy wszystko, co tutaj mamy. Ja to mam tak ulepszone, widzowie, to jest lepiej ulepszone niż tamto. Bo jak wiecie, ja kiedyś miałem ulepszoną zbroję netherite'ową, ale... Ta netherite'owa zbroja, w pewnym momencie ja ją gdzieś straciłem, jak tam była ta sytuacja cała z tym. Straciłem ją... Kiedy ja ją straciłem? Jak... No jak mi Lucyfer więził, właśnie. Jak mnie Lucyfer więził, to wtedy wszystko straciłem, więc jak wróciłem, to jeszcze z tych rzeczy, które miałem, zrobiłem sobie wszystko i też tutaj patrzcie, ile jest skrzynek, jakie ja mam enchanty tu porobione. Mam masę tych enchantów, które mogłem jakoś wykorzystać i wykorzystałem to. Zrobiłem sobie cały secik, tylko no, nie zamieniłem tego na netherite'owe jeszcze.
I to był błąd w sumie, bo teraz nie mam netherite'u. Więc będzie trzeba go zdobyć na nowo. Chociaż diamentowe... Ej, szczerze, ja mam takie wrażenie, że ogólnie diamentowa zbroja prezentuje się lepiej niż netherite'owa. Netherite'owa jest jakaś taka zbyt poważna, nie wiem, czy też macie takie wrażenie. Ja na pewno mam takie wrażenie, więc ja nawet nie wiem, czy ja będę to ulepszać. Diamentowa chyba w zupełności wystarczy mi. Bo netherite'owa to jest już... Ja powinienem zrobić sobie drugi secik, taki netherite'owy tylko, który po prostu tu będę miał schowany. O! I to jest plan, żeby mieć drugi taki secik, który będzie na wszelki wypadek i to będzie tutaj secik jakby do tego, jak to się nazywa, secik do walki jakiejś z Lucyferem i tak dalej. Ja się nie umiem wysłowić dzisiaj, widzowie, nie wiem, co się ze mną dzieje. Jakiś secik do walki i jeszcze gdzieś tutaj ukrytą jakąś skrzynkę zrobię z narzędziami też, tylko z mieczem i z mieczem tylko, który będzie zrobiony, ale to są takie enchanty, widzowie, że to jest pogrom, tak samo łuk, Unbreaking, Infinity, Flame. Że tak powiem, pogrom, siejemy pogrom. Dobra, nieważne, no ta książkę dostałem od Lucyfera, bardzo fajnie. Ej, tu jest druga strona w ogóle. O nie, jaki najgorszy sposób na to, żeby mi zadanie trzecie przekazać. Dobra, oddaj mi to, co chowasz w piwnicy. Masz 48 godzin. Co ja chowam w piwnicy? Jak ja nie mam piwnicy tu w ogóle? Chodzi o to miejsce? Nie wiem. Ale to jest jego tu przecież. Ja tutaj nic nie chowam, to jest... Właśnie, czy to tu dalej jest? Jest, wszystko tak jak było. Ej, dobra, oni porzucili to miejsce chyba, to się totalnie nic nie zmienia. Ja to zaadoptuję pod siebie chyba, nie? Nie wiem, ja sobie tu coś wybuduję na dole, bo przecież nie ma sensu tutaj, że tak powiem, mieć jakieś, kurczę, bazy Lucyfera, jak ja tu sobie mogę wszystko fajnie, że tak powiem, zagospodarować po swojemu. Tak swoją drogą, to ten dom wymagałby remontu trochę, nie? Czy to by się tutaj lekko pozmieniać, może jakiś wystrój czy coś, może lekko to jakoś upiększyć, nie wiem. Chociaż w sumie już się przyzwyczaiłem do tego, jak to wygląda i nie jestem pewien, czy jakiekolwiek zmiany tutaj wpłyną pozytywnie, no ale można by było w sumie ewentualnie, albo coś dobudować, bo tutaj już tak w tym domku nudno się zrobiło. Ale co ja chowam w piwnicy? Chodzi o to miejsce tu? Nie no, ja tam nic nie chowam. Ale zjedźmy tu zobaczyć. To jest w ogóle Milki, ona to zbudowała. Nie no, tu ja tu nic nie chowam, tu nic nie ma. Tu jest w ogóle skrzynka, której się nie da rozwalić. To jest najlepsze. Tu nic nie ma. Dobra, ja nie wiem, o co chodzi temu Lucyferowi, szczerze przyznam. I nie wiem o co dokładnie, co ja mam mu... Co ja chowam w piwnicy? Gdzie ja mam tu piwnicę? To co... A, chyba, że chodzi o piwnicę w prawdziwym życiu. Bo ostatnio byliśmy tam w tym, tylko... Tam nic nie ma, tam jest syf. Jeden wielki. Nie wiem, widzowie, o co chodzi. Nie wiem, o co chodzi. O kurde, teraz sobie uświadomiłem. O kurde. No dobra, wiem, o jaką piwnicę chodzi, widzowie. Pamiętacie ten enchant i to, co tu się z nim dzieje? I też moje włosy, których się nie da ułożyć nigdy. No, no jak pamiętacie te wszystkie rzeczy, no to teraz... O kurde, a dobra, tu był ten przycisk, już się wystraszyłem, że nie mamy tego przycisku. A, to działa tak, jak dalej działało. Dobra, tu i schodzimy sobie na dół. O to chodzi Lucyferowi, chodzi o serce Yetiego. Kurde, czyli on wie o tym, o nie, najgorzej. Najgorzej, że on wie o tym. Dobra, tam jest to złote jabłko, mam nadzieję, że tutaj dalej jest wszystko tak jak było i że nic mi nie zostało zabrane, że tak to ujmę. Jak tu tego nie ma, to mamy przesrane, widzowie, mamy przesrane, dobra, rozwalmy to, jest, dobra, jest serce Yetiego dalej, czyli, że tak powiem, możemy być spokojni dalej o to. Tylko pytanie, czy ono tu jest bezpieczne, skoro on już wie, że to serce tutaj jest, nie? Zaczynam się zastanawiać, czy to jest na pewno bezpieczne miejsce dla tego serca i nie wiem, czy tego gdzieś nie przyniesiemy. Co tu robi Dirt? Nie wiem, te Endermany mnie do szału doprowadzą kiedyś, naprawdę. One łażą po całym Palionowie i wszędzie rozkładają Dirta. Naprawdę, ja... Patrzcie, pokażę wam to. Idę w losowe miejsce, po prostu przejdźmy się po Palionowie i na bank będzie gdzieś losowo postawiony Dirt. Jestem tego pewien. Te Endermany nie dają nam spokoju. Dobra, wyjdźmy... A! Kurde, zabiło mnie to wszystko prawie tu. Zostawcie mnie w spokoju. Dobra, patrzcie, wychodzimy tutaj na zewnątrz i tu na bank będzie gdzieś jakiś Dirt stał. Tu często. One przy laboratorium to one w ogóle tak lubią urzędować. Ja nawet wiem, gdzie zawsze jest Dirt. Zaraz wam to pokażę. On mnie to rozbraja. Ja nie wiem, dlaczego te Endermany tak tutaj, że tak powiem, nam psują teren. Patrzcie, wychodzę tutaj na górę, tu na 100%. No, wiedziałem, kurde, no po prostu jakbym to przewidział, nie? Jakbym sam postawił blok tu przed odcinkiem. Tu wyżej też całkiem możliwe, że będzie. Patrzcie. Uwaga. No, nawet z dwa. No, wyżej też? Nie.
Nie wytrzymam. Ej, te naprawdę, te endermany są obrzydliwe. Nienawidzę tych endermanów. Tu już chyba nie stawiają, no, tu nie stawiają. Ale tutaj, tu to jest tradycyjnie. One, tutaj jest i tu jest często. To już na filmach, ci co regularnie oglądają, to wiedzą, że tutaj enderman raz na jakiś czas sobie w tym miejscu stoi. Naprawdę. I one roznoszą te dirty po całym Palionowie. Dosłownie po całym Palionowie. Ja już mam naprawdę serdecznie dosyć tych dirtów, bo ja tylko chodzę i rozwalam dirt za dirtem. Już mam dość, naprawdę. Ja pewnego dnia się zdenerwuję i jak wybiję wszystkie te endermany, rozwalam to i zobaczycie. Na następnym odcinku możemy się znowu tu przejść. Na bank tutaj będzie znowu coś postawione, jestem tego pewien. Dobra, odłóżmy tego dirta gdzieś, w takim razie skoro już go mamy, to wykorzystajmy go jakoś fajnie. Tutaj jest w ogóle fajne miejsce, tu można było coś pobudować. Kurczę, w ogóle można było więcej pobudować. Musimy się skupić na budowaniu, bo kurczę, wiesz, że tu się jakiś o, tu kolejny dirt tak stoi, na pewno tutaj tak nie stał. Tu postawmy tak. My tutaj, wiesz, się skupiamy na tym, że wiecie, że Lucyfer to, Lucyfer tamto. Ciągle nas tutaj, że tak powiem, ktoś atakuje i ja w ogóle nie mam czasu na to, żeby tu normalną rozgrywkę poprowadzić. Ja bym chciał tak sobie odpocząć. W ogóle ta głowa, ona jest do zniszczenia, ona tam nie może być. Ja na to nie zezwalam po prostu. Nie może być tej głowy tam, nie zezwalam na to, więc musimy się jej za jakiś czas pozbyć w ogóle, tak swoją drogą. Tylko ja się zastanawiam, czy ja mam się jej pozbywać, czy ja tego od Milki mam je zleścić, bo z tego co ja wiem, to ona to wybudowała, tylko nieświadomie totalnie jak też. Właśnie, ciekawe, czy ona dalej te szepty słyszy. Ej, idę zobaczyć, czy ona jest w ogóle na chacie. No ja bym chętnie z nią pogadał o tym, o tej całej sytuacji. Może jest i może sobie, że tak powiem, utniemy lekką pogawędkę na ten temat. W ogóle jestem ciekaw, czy ją też okradł, chociaż ona nie okradała Lucyfera chyba wcześniej, to nie wiem, czy ten. Dobra, halo Milki, jesteś tu? Halo? Halo? Jest tu kto? Halo? Nie ma jej tu chyba. Na samej górze? Też nie ma. Kurde, no dobra, czyli tu, może jest na dole jeszcze, zobaczymy na dole w takim razie. Ej, bo ja bym chciał, ale dobra, mogłem tabak kliknąć po prostu, zobaczyć, czy jest na serwerze. Nie ma jej na serwerze, to nawet nie schodzę na dół, bez sensu. Dobra, czyli z nią teraz nie pogadamy niestety, szkoda, bo na to liczyłem, że sobie porozmawiamy o rzeczach ważnych i mniej ważnych. No ale dobra, mamy zadanie, czyli oddać to serce. I teraz pytanie, właśnie, kurczę, co z tą skrzynką teraz, jak ona jest odkryta? Ja nie mogę, mnie teraz zdenerwował ten Lucyfer. Który to był? To chyba to jest użyte tam, tak mi się wydaje. Chyba, chociaż nie jestem pewny. No tak, na pewno to. Tu i teraz. Kurde, to jest inne drewno na bank. To jest inne drewno. Ja tu użyłem inne, nie, to jest świerkowe, dobra, już to widzę. Dobra, wywalmy to. Już mamy tego, dobra, to jest to drewno. Ale, o nie tak, bo już prawie zmieniłem to na deski. Dobra, to jest to. Uwaga. Tak, to jest to, dobra. Ale dobra, ta skrzynka już nie jest pewna, bo już Lucyfer o niej wie, muszę zrobić jakieś inne tajne miejsce. Ja nie wiem, no przecież widzowie, ja się popłaczę, jak ja nie będę miał zaraz. Dobra, nie, muszę tutaj się chwycić za ten dom na pewno. Trzeba tu coś więcej porobić, bo mi się to nie podoba, jak to wygląda. Ale dobra, wróćmy do tego zadania w takim razie. Czyli Lucyfer chce, żebym ja oddał mu to serce Yetiego, ale nie możemy tego zrobić, bo to jest nasza jedyna broń na Yetiego. Tym bardziej, że Yeti teraz w ogóle w jakimś niebie jest, czy coś takiego, z tego co ja słyszałem. No nie wiem, mega cyrk, ja w ogóle muszę z chłopakami się spotkać. Ja nie łapiemy się w ogóle na serwerze, nie wiem, gdzie oni są i jak widzicie, jestem sam. Ja nie wiem. Nie wiem, kiedy oni tutaj są na tym serwerze. Musimy się w końcu złapać, obgadać całe tematy, bo tutaj, że tak powiem, jest gdzieś. O kurde, wrócił skin Palionki i Paliona. Okej, dobra. To jest ciekawa informacja, dobra, że tak powiem, ale to i tak muszę z chłopakami porozmawiać, bo nie wiem o co chodzi z tym w ogóle, ale nie było tych skinów tam wcześniej. Dobra, nieważne. W każdym razie widzowie, na ten moment ja będę kończyć odcinek, bo nie wiem co się dzieje. Dajcie mi znać, co ja mam zrobić z tym trzecim zadaniem, czy ja mam go wykonać, czy nie. No na dany moment tego nie robię. Ja tak swoją drogą bym najchętniej to serce gdzieś schował, więc pomyślę na tym, gdzie mógłbym je schować, ale nie nagrywam tego, gdzie je schowam, bo nie chciałbym, żeby Lucyfer przez nagranie jakieś mógł wiedzieć, gdzie ja to schowałem, wiecie o co chodzi, więc po prostu dajcie mi znać, co o tym sądzicie w komentarzu i na następnym filmie się tym zajmiemy, no bo teraz to ewidentnie, że tak powiem, no nie chcę mu dawać tego serca, bo to by było strzałem w kolano chyba, nie powinniśmy tego robić. Nieważne, czekam na wasze info, widzimy się jutro, pozdro, elo.